22 stycznia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Bełchatowianie uczcili 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Miejskie obchody zorganizowano w minioną niedzielę w Grocholicach. Miejskie uroczystości upamiętniające 161. rocznicę wybuchu powstania zorganizowano w minioną niedzielę. Mieszkańcy spotkali się w Grocholicach na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego. Tak naprawdę spotykamy się tutaj w 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, ale jako być może taką informację dodatkową podać należy, powinno się o tym wiedzieć, że to miejsce, w którym jesteśmy, to 160. rocznica. Dlaczego? 28 stycznia 1864 roku, a więc już w chwili, kiedy to powstanie zaczynało dogasać w okolicach miejscowości Łękawa, doszło do bliżej nieokreślonych walk, bo one nie są ujęte w żadnych dokumentach powstańczych, do których udało mi się dotrzeć, a najzwyczajniej w świecie w kronikach parafialnych. 28 stycznia mieszkańcy wsi Łękawa zgłosili tutejszemu proboszczowi, że w ich miejscowości doszło do walk, w wyniku których śmierć poniosły 3 albo 4 osoby. Nie chcę teraz wprowadzać w błąd. I najprawdopodobniej są to osoby, właśnie ci powstańcy, którzy pochowani są na tutejszym cmentarzu. To tak gwoli ścisłości doprecyzowania, bo sam zresztą swego czasu podawałem, że ci polegli polegli z podwórki łękawskiej, tych 6, których opisują dokumenty powstańcze i wspomnienia dowódców powstańczych. Jednak okazuje się, że ten nowy stan badań wskazuje na to, że to jednak polegli z 25 stycznia 1864 roku, którzy kilka dni później zostali zgłoszeni w tutejszej parafii. Jeżeli chodzi o sam fakt tego, czym było powstanie, to tak jak powiedział pan senator, a mój przedmówca, bardzo pięknie do tych słów, a szczególnie do roli Romualda Traugutta odniósł się ksiądz kardynał w homilii. Żeby idealnie zrozumieć, na czym ten zryw miał polegać, trzeba spojrzeć na ten pomnik i na detale, które się na nim znajdują, a tak naprawdę na orła, który opleciony jest łańcuchami. Tymi łańcuchami niewoli i podległości, której nie chcieliśmy. Niewoli i podległości względem silniejszego sąsiada, mówię tutaj o carskiej Rosji, która nie widziała potrzeby istnienia państw narodowych, w tym naszym konkretnym przypadku Polski. Trzeba pamiętać o tym, że ten zryw niepodległościowy to zryw, który bo bardzo często słowo wolność wypowiadane przez Polaków wkłada się do ich ust pojęcie anarchii. To jest całkowicie zgubny tok myślenia. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o wolność, ale o anarchię, ale o wolność i niepodległość. Suwerenność i niezależność. To coś, do czego nasi pradziadowie przez kolejne pokolenia dążyli. Oni najzwyczajniej w świecie chcieli samo stanowić, niezależnie od innego, w tym przypadku silniejszego rosyjskiego sąsiada. Mówiąc o tych wydarzeniach, patrząc przez pryzmat historii, powinniśmy zerkać również w przyszłość. Sami doskonale wiemy, co się dzieje w dzisiejszej Europie. Mówię tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak o tych tendencjach imperialistycznych, w tym przypadku państwa rosyjskiego, my najzwyczajniej w świecie chcieliśmy powiedzieć, że chcemy być gospodarzami na własnej ziemi. To my chcemy decydować, co na tej ziemi się będzie działo i jak ta nasza polska wspólnota na tej polskiej ziemi będzie funkcjonować. Oczywiście zryw ten z góry skazany był na niepowodzenie. Niemniej jednak w okolicach Bełchatowa dochodziło do wielu różnego rodzaju utarczek, do formowania oddziałów, czy to pułkownika Franciszka Kopernickiego, czy Józefa Oksińskiego, czy Aleksandra Lutisia, czy w końcu chociażby pułkownika Cieszkowskiego, który poległ niedaleko, znaczy tak naprawdę dobity został przez Rosjan niedaleko Chabielic. A więc ten epizod powstańczy był tutaj widoczny, a tym dowodem i świadectwem są groby. O dziwo groby osób, które skazane miały być na kompletne zapomnienie, bo już podczas zgłaszania ich u tutejszego proboszcza
podano nomen nescio, imię nieznane. Okazało się, że ci nieznani dziś przyciągają bełchatowian, okolicznych mieszkańców i są żywym po ponad 100 latach świadectwem i dowodem na to, że ten duch polskości jest, był i miejmy nadzieję i daj Bóg, że będzie. Warto przypomnieć, że na cmentarzu w Grocholicach znajduje się pomnik powstańców styczniowych. Tu bowiem znajdowała się tablica pamięci walczących w 1863 roku. Później postawiono również grób. Pod pomnikiem powstańców styczniowych uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty. Warto dodać, że największe natężenie walk z przemieszczającymi się w okolicach Bełchatowa grupami powstańczymi przypadło na lipiec 1863 roku. To wtedy na obszarze między Nowym Światem a Domiechowicami, ale też w okolicach Kaszewic, Chorzenic, Wólki Łękawskiej doszło do największych potyczek z wojskami rosyjskimi. W boju pod Wólką Łękawską poległo 6 powstańców i 13 kozaków. Powstańcy spoczywają w zbiorowej mogile znajdującej się właśnie na cmentarzu w Grocholicach. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Babci, dziś Dzień Dziadka. To idealny czas, by docenić ukochanych za ich mądrość i miłość. Wyjątkową piosenkę specjalnie na tę okazję wyśpiewała 5-letnia Maja Klocek. Babci i dziadkowie są dla wielu z nas symbolem ciepła, życzliwości i miłości. Zaśpiewałam utwór dla babci i dziadka. Miłość do moich rodziców nakłoniła mnie do napisania piosenki dla babci i dziadka. To jest... Łączy się samo ze sobą. Jest to dla nas bardzo ważne święto. Dla mnie jako dla dziecka, gdy miałam jeszcze dziadków, było to bardzo ważne święto. Przygotowywałam się do niego dość długo, żeby czymś zaskoczyć, coś wymyślić moim dziadkom. No i tego uczę moje maluchy, zarówno Sebusia, jak i Maję, żeby doceniać tych dziadków, że mamy ich... Na pewien czas naszego życia i to jest najpiękniejszy czas, który tak naprawdę z kimkolwiek nie porozmawiamy, to wspomnienia o babci i dziadku są najpiękniejszymi wspomnieniami, jakie mamy z dzieciństwa. I właśnie chcę, żeby moje dzieci doceniały to, że mają wspaniałych dziadków, którzy ich kochają, żeby cieszyli się z tego, że są i spędzali z nim jak najwięcej czasu. A dziadkowie, żeby czuli, że rzeczywiście dzieci i moje dzieci, czyli ich wnuki, żeby czuli się kochani. Laurki, wierszyki i wyjątkowe piosenki to wszystko z myślą o nich. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu. Jesteś wyjątkowa.
Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony piątek około godziny 13 na skrzyżowaniu Alei Wyszyńskiego z ulicą Lipową, gdzie została uszkodzona sygnalizacja świetlna. Z relacji świadków wynikało, że najprawdopodobniej do zdarzenia doszło przez błąd kierującego samochodem ciężarowym, który tędy przejeżdżał. Niestety sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Być może nawet nie poczuł, że cokolwiek uszkodził. Problem w postaci zwisającej na kablu sygnalizacji świetlnej jednak pozostał. Kierowcy, którzy jechali tą drogą, musieli zachować dużą ostrożność, by ominąć kołyszącą się na wietrze sygnalizację. W wyniku uderzenia diody nie zostały uszkodzone. Sygnalizator przez cały czas działał. O zdarzeniu poinformowano służby. Na miejsce przyjechała policja i pracownicy rejonu dróg wojewódzkich w Bełchatowie, którzy naprawili sygnalizację. Do końca stycznia część płatników składek powinna złożyć druk ZUS IVA za 2023 rok. Dane z tego formularza posłużą do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, który będzie trwał od kwietnia 2024 roku do końca marca następnego roku. Nie wszystkie firmy mają obowiązek złożenia formularza ZUS IVA za 2023 rok. Taką informację muszą przekazać płatnicy, którzy łącznie spełniają kilka warunków. Po pierwsze, byli zgłoszeni nieprzerwani jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i co najmniej jeden dzień w styczniu bieżącego roku. Po drugie, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w ubiegłym roku średnio co najmniej 10 osób w miesiącu. I po trzecie, na 31 grudnia 2023 roku byli wpisani do rejestru REGON. W dokumencie ZUS IVA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych i liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. W informacji należy także umieścić dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IVA, czyli w 2023. Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy, to jest od 1 kwietnia bieżącego roku do końca marca przyszłego roku. Płatników, którzy przekazali do ZUS-u informacje ZUS IVA trzy razy z rzędu, czyli za ostatnie 3 lata kalendarzowe, w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Do 20 kwietnia otrzymają oni na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki. Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2024 roku zmieni się ponownie wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego. Nowe wartości stóp procentowych dla grup działalności będą znane w marcu 2024 roku. Informacje ZUS IVA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, w jakiej przekazuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe. A więcej informacji o samym formularzu ZUS IVA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl oraz pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce zakładu. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.